Położę sobie przed sobą zegarek, który będzie mi przypominał, że jest rzeczywistość. Drodzy Państwo, jeśli nazywa Markola, jestem księdzem, urodziłem się z dziełem, ale mieszkałem w Radomiu, na Ustrowiu, skończyłem Kołbińskiego, Matwis. Co jeszcze, mieszkam teraz w Warszawie i jak się ma taką twarz, to można pracować tylko tam, gdzie ja się w więzieniu. 16 lat temu pana trafiłem do kryminału. Po prostu to jest moje życie. Dzisiaj się musiałem naprawdę, że siłą z tego kryminału na wachłować, bo jest bardzo dużo dyskusji do pogadania po prostu i tym świętem. Szali i to jest jak Sanarowski. Więc złapałem szali i na podstawie po prostu szali po arsenalu powiedzieliśmy kazanie rekolekcyjne. Było coś niesamowitego, słuchajcie, bo potem przychodzi do sakrystii parę osób. Chłopy. Chłopy po prostu, wiecie, to takie chłopy typu Polaki. No wiecie, jak prawe ramię, lewe gorą, tak cykl, spopalone, wielo na piekli. Bo byśmy chcieli coś się dodać. Pewnie pobiegnie. No, nie wiem, jak mamy tylko księdza. Coś mi dali, słuchajcie, ja to przyniosłam to ze sobą. Właśnie się zastanawiam, jak ja tutaj to wniosę do presbiterium. Na szczęście ja noszę pod stanu boju i nie mam takiej rzeczy. Stałem coś takiego. Ja wiem, że mogą być kibice różnych zespołów tej różnych drużyn, więc znaczy Polska nie tak silnie pędzi, ale ten oto sympatyczny, proszę otrzymać, teraz będzie dobrze, o. Ten oto sympatyczny tutaj, prawda, szalik w Radomiaku tam towarzyszy. Bo tak sobie pomyślałem, że to wkrótce gdzie jak w Radomiu, jeszcze raz druga, po prostu, gdzie mam z nim się wziąć taki oto szalik. Patrz, o, ja to jest chłopak Radomiak, spróbujmy się przyjrzeć dzisiejszemu wydarzeniu. Dobra, to teraz pójdźmy dalej. R. Mamy panu Rusu. R jak Rusu. Rus. Ale jak zaczął rosnąć, to się rozejrzał i zobaczył, że coraz bardziej rozprzestrzenia się R. Nowa jakaś myśl, sekta. I nazywają się chrześcijanami. No to go zaczęło coraz bardziej denerwować. Rozwścieczony Paweł mówi, to mi pasuje. To nie pasuje. On miał pewne kolejny, który funkcjonował. Paweł był człowiek szalony jeszcze. Był człowiek bardzo szalony. Ale był taki jak ikon, klatki, po prostu ten. On this way. I nagle patrzę, coś mu nie pasuje. Jego religijności coś nie pasuje. A jego wnętrza, jego serce, sądzę, że wszystko w nim wołało tak, jak pewien tytuł francuskiego filmu Gerard Depardieu. Po prostu ten. Proszę bardzo, nasze serce w Radomiach pięknie nas prowadzi do historii. Mówię, to jest strasznie smutne. Dlaczego to jest? Jakieś pokolenia, jakieś twoi przyjaciele, strasznie smutni ludzie. Jak ty potrzebujesz dopalacza, żeby się bawić, tak to musi być smutne w tobie. No ale dobra, to była tylko taka dygresja. No to Warszawa, prawda, jest inaczej. No i Amok, pamiętam? Amok. Agresja. Jesteśmy na Grecja. Agresja wzbudzała się Paweł coraz bardziej. On po prostu, można powiedzieć, że on jest świny, spyska, już mu prawie, że ciepło jest kropel krwi. Chociaż był naprawdę przekonany, że robi dobrze. Dobra. Ale Amok, chodzimy i tak dalej. To był facet, który miał takie dzikie serce w sobie. Bo facet, proszę Państwa, to ma być facet, a nie po prostu jest pan profesor, nie? Bo to się leży, jak powiedz religijny, to będzie taka pierdoła. Stary powie, ej, może coś, nie, Paweł po prostu pokazuje, że tak, może facet może być religijny, tak, i być prawdziwym facetem. Paweł był dzikim facetem, mózgu faceta podszedł, nie? Na przykład, co to znaczy? Pan od tego czasu mówi, otwórz się na miłość Pana Boga. Czy są? Jak to otworzyć? Boże, otworzyć. Ja skończyłem Matwis, a potem logikę studiowałem. Na konkretnie, tak? Co to znaczy? Dziewczyna, to nie, no w ogóle, zabić heranu, to jest to pan nie dotknął. I tak naprawdę ma taką cichość serca, dobrze pojętą cichość serca, nie jest taką środą w swoje. Dobra, a więc w drogę, kolego Szablę, dokąd? No oczywiście, to Amaszów. To wtedy Amaszów, to jest super. Wtedy pisze mi do mnie kiedyś SMS-ie. Ojcze, czym się trzeba kierować w życiu? Sercem czy rozumem? Słuchajcie, przypływie po prostu miłosierdzia,
zadzwonimy do kolejnej ekstracji. I mówię, jak to czy się trzeba kierować w życiu? Oczywiście, że. Oczywiście, że rozumiem. Oczywiście, że rozumiem. I za chwilę dodałem, czyli serce, ale rozumiem ją Biblii. Według Biblii serce są w głowie. Serce to jest synonim sumienia, czyli rozumu oświeconego wiarą. W sercu człowiek myśli, w sercu człowiek rozważa słowo. W sercu człowiek podejmuje decyzję. Następuje to objawienie. Jesteśmy w literce O, objawienie, ogarnięcie miłosierdzia. Szatan jest zagubiony, ale coś się dzieje. A jednocześnie on w tym niepokoju czuje się spokojny. Co się dzieje, dalej jest szatan. Otóż wchodzimy do literki N jak modlitwa, N jak milczenie, N jak mędrawa ogół. A jeżeli mędrawa ogół, to słuchanie. Słuchanie. Słuchajcie, modlitwa głównie to jest słuchanie. Od refrosara, taki francuski dziennikarz, pisarz, dobry mężczyzn z pochodzenia, kiedy zapytał na papo, jak ty się modlisz na wieżu? A on mówi, jak to ja, jak każdy człowiek. Ja mówię do Boga, Bóg mówi do mnie. I po chwili dodał, ważniejsze jest to, co ja od niego usłyszę. Następuje w Pawle M jak metamorfoza, czyli przemiana. M jak metanoja. Skoro mówimy o narodzeniu, a narodzenie to metanoja. M jak metanoja. I co dalej? I jak i co dalej? Tak, co z tego wynika? Otóż moi Państwo, musi dać ich mi. I jak I. Paweł mówi I believe. I wierzę, prawda? Mało tego, on mówi I need you. Jesus, I need you. Potrzebuję cię. To jest coś niesamowitego. Dobra. I teraz, moi Państwo, jesteśmy w literce A. A. Kolejny Ananiasz był na A, ten, który dzisiaj występował. I co słyszy od Jezusa? Idź tam, Ananiaszu, idź Rzepowie do tego Pawła. A on mówi, nie pójdę. Czemu nie pójdziesz? Bo się go boję, bo jest góra. Ja on mówi, Ananiaszu, idź. Idź ciało. A on mówi, dobra, w górę. Co? Ja mam stawienie anty. Ananiasz w swojej pobożności, on taki wycofany, anty. Może być człowiekiem religijnym i mieć takie stworzenie z takim dystansem, takie, to Panie Boże, ja do tej szatrenki poukładałem się dobra rzecz. Bo popatrz, czasami mój Bóg uda mi się z dzielcy i cernika zrobić świętego Mateusza. Z zaśledzonego aktywisty żydowskiego stronnictwa świętego Pawła, z wystraszonego zaprzańca i tchórza świętego Piotra, z dziewczyny, która sobą handluje świętą Marię Magdalenę, z bogatego imprezowicza świętego Franciszka, z wykolejonego młodzieńca świętego Augustyna. Wiecie, ludzi pogubionych, po prostu zakręconych jak świńskie ogony, to słuchajcie, mówcie się za nich. To są moi przyjaciele. Mogę nam powiedzieć, że ludzie z odzysku, którzy znają rynsztok i po prostu gnoją w tego świata, tego życia. Jak się w czego w Pana Boga, to bardziej niż jak Bulgaria pasnie co na dawno wiedzę do uścisku. Bardziej jeszcze. Idzie mu się do cuda niesamowite. A na miasto idź, bo on będzie człowiekiem z odzysku. No to dobra, to idę. A jak co? A jak później.